Nagranie i produkcja Studio Plac. Żyjesz bieżącymi wydarzeniami, śledzisz media, myślisz, że o tym co dzieje się wokół, wiesz wszystko, a może jest zupełnie inaczej niż ci się wydaje. To jest podcast Wprost Przeciwnie. Zaprasza Paulina Socha Jakubowska. Dzień dobry państwu. To podcast Wprost Przeciwnie. Bardzo się cieszę, że znów jesteśmy razem i spędzimy, mam nadzieję, wspaniałą godzinę w towarzystwie Anny Cieślak, aktorki filmowej, teatralnej, telewizyjnej i dubbingowej absolwentki PWST w Krakowie. Możecie Państwo oglądać moją dzisiejszą gościnę, między innymi w serialu Szać, w Teatrze Polskim, Teatrze Kwadrat, Teatrze Szóste Piętro i pewnie wielu, wielu innych. Nie no, chyba wymieniłaś wszystkie, <laughs> Teatry, wszystkie, wszystkie ale wszystkie, w wielu innych projektach. A to może tak. Dzień dobry, witam wszystkich y, słuchaczy bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że widzimy się dzisiaj i że możemy porozmawiać. Muszę wyznać, że uwielbiam rozmawiać z ludźmi, y, o których tak niewiele można wyczytać w sieci, bo, y, bo o tobie można wyczytać w sieci, ale y, głównie i bardzo dobrze <grym> to... o projektach artystycznych. O życiu trochę mniej, bo chyba sama też stronisz od tego, o życiu prywatnym. No tak, staram się. Staram się wychodzić w świat z informacjami dotyczącymi historii, które opowiadam. Okej, okay, dobrze. To może jeszcze do tego punktu wrócimy pod koniec naszej rozmowy. Chciałabym zacząć od tematu, który, który pojawił się w mediach już wiele miesięcy temu. Natomiast ostatnio wybrzmiał w związku z, ze słowami Andrzeja Chyry, który w czasie kampusu Polska Przyszłości odpowiedział na pytanie jednej z pani z widowni, nie wiem, czy miałaś okazję śledzić y, tę historię? Nie, nie. Dobrze, to mogę zacytować? Tak, jak najbardziej, oczywiście. Dobrze. Pani z widowni zadała pytanie takie Andrzejowi Chyrze. Czy uważacie, że aktorzy powinni być uczeni odpowiedzialności społecznej i tego, jak powinni swoją wrażliwością i zaangażowaniem okazywać wsparcie dla różnych inicjatyw? I czy jak powinniśmy uczyć młodych artystów zaangażowania społecznego? Uważam, że pytanie niezwykle ważne. I ja do tego pytania za chwilę wrócę. Natomiast Andrzej Chyra, Najpierw odpowiedział, że nie, a potem, tak naprawdę, odpowiadając na to pytanie, odniósł się do informacji czy, czy hi historii opisujących przemoc w teatrze. I powiedział: Tak, jakieś dziewczyny niedawno poprosiły mnie, bym udzielił głosu. Czy wyście poszaleli? Będziecie robić ogólnopolską akcję Przemoc w teatrze? O co chodzi? Komu chcecie za przeproszeniem? Dop trzy kropki. Ja to pytanie zrozumiałam zupełnie inaczej niż odpowiedział na nie Andrzej Chyra, i, ale chciałabym, żebyśmy poruszyły, jeżeli możemy, mm, te dwa wątki. Czyli czy jesteś przede wszystkim... Team Andrzej Hyra, czy raczej team Aleksandra Konieczna i nie wiem, Karolina Korwin-Piotrowska, czyli osoby, które, które mówią o, o, tych, o przemocy w szkołach aktorskich, o przemocy czy doświadczeniach na przykład jakiegoś mobbingu w teatrach? Czy raczej uważasz, że zrobiono wokół tego zbyt duże halo? Powiem nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo nie jestem ani po jednej stronie, ani po drugiej. Jestem w środku dlatego że pytanie moim zdaniem dotyczyło świadomości społecznej a nie tylko przemocy w teatrze świadomość społeczna w obecnych czasach to jest aktywność na social mediach społecznych to jest odpowiedzialność za słowo które wypowiadasz do ludzi którzy y którzy cię obserwują, być może dla niektórych niektórzy aktorzy są autorytetami. Co chciałabym? Chciałabym, żeby aktorzy byli autorytetami, bo tych autorytetów trochę brakuje dzisiaj. I tu chyba nie tylko chodziło o, o temat przemocy, który jest oczywiście tematem rzeką i wokół którego, tak, uważam, że powstało dużo zamieszania. Znam przeróżne historie, sama pracuję w tym zawodzie ponad 20 lat, więc uczestniczyłam w różnych zdarzeniach i można by o tym mówić godzinami, ale tak naprawdę musimy się skupić. Co chcemy przekazać i o czym mamy mówić. Bo zawsze są ludzie, którzy biją pianę po to, żeby pokazać siebie, że to jest jakiś sposób na autopromocję. W tej przestrzeni również są tacy ludzie. Ale są też zjawiska bardzo, bardzo bolesne i trudne, o których dobrze, że się powiedziało. Na pewno świadomość współczesnego aktora jest ym, dużo większa niż te. 20 lat temu, kiedy ja wchodziłam w zawód, właśnie przez internet. Właśnie dlatego, że nie boimy się mówić, nie boimy się nazywać, oswajać, ale nie krzyczmy. Nie krzyczmy i nie żądajmy, tak bym powiedziała, bo świat teatru jest przestrzenią manipulacji i zawsze była. Zawsze była. Zawsze reżyserzy muszą. Mieć sposób na poprowadzenie grupy, bo historia, bo teatr jest opowieścią zbiorową, a nie poszczególnych liderów, tak uważam. I to jest bardzo skomplikowany i ważny system połączonych naczyń, żeby wspólnie jednym językiem opowiedzieć historię. I tego w dzisiejszych czasach jest coraz mniej. Każdy mówi swoim głosem, a to, co jest najpiękniejsze w teatrze, to zespół. To to, kiedy wszyscy razem oddychamy jedną przestrzenią. Jesteśmy jednym zespojonym organizmem, który, który ym, walczy o historię, walczy o sprawę. I cudownie jest spotkać takiego reżysera, cudownie jest spotkać takich twórców, którzy chcą tak pracować. Ja w swoim zawodzie, ja na swojej drodze aktorskiej spotkałam parę takich osób, które Rozkochały mnie w tej przestrzeni, a bywały różne dni, bo pracując 16 godzin dziennie, zwłaszcza przed premierą, mamy prawo do różnych emocji. Możemy być słabi, możemy być zmęczeni, możemy być przesileni, możemy być zdenerwowani, możemy być w jakiejś niemocy, chcąc coś stworzyć. Zarówno od strony reżyserskiej, jak i od strony aktorskiej. Więc emocje są czymś, co jest nieustające, to jest, to jest, emocje nieustająco towarzyszą nam w teatrze. I współczesny teatr robi się bardzo świadomy, coraz mniej emocjonalny, bo boimy się tych emocji używać. Jeżeli żonglujemy nimi w dobrej sprawie. No to ja widzę, co się dzieje na scenie i widzę, co się dzieje na widowni. Aktorzy latają, im się zmieniają źrenice, a widzowie wciągają się w sprawę, wciągają się w zdarzenie. I mam na swoim koncie takie historie w teatrze i życzę wszystkim Państwu, żebyście czegoś takiego doświadczyli, bo to jest piękne, ale ten proces trwa i jest trudny. I są trudne dni, i są trudne historie, ale jeżeli ludzie są razem, no to, to to wszystko gdzieś warte jest tej sprawy. Jeżeli się kogoś samego zostawi albo jeżeli ktoś za bardzo nie radzi sobie z tym, ale też zamyka się, teatr jest historią zbiorową, nie pojedynczą, i o tym zapominamy. Tak naprawdę jesteśmy grupą, która ma za zadanie opowiedzieć jakąś historię, a nie być tylko liderem. Ale masz wrażenie, że po prostu ta dyskusja została źle poprowadzona, źle wprowadzona do, do tego mainstreamu? Albo że było tak, że ludzie, którzy przez lata jakby nie robili nic ze swoją wiedzą czy z doświadczeniami przykrymi, nagle teraz na jakiejś tam fali zaczęli, ym, zaczęli opowiadać? Ja mam przyjemność. Bo jak, rozumiem, bo jak rozumiem, przepraszam, jeszcze tylko jedna rzecz. Bo tak. jak rozumiem, warto rozmawiać o jakichś przemocowych zachowaniach wszędzie, jakby niezależnie od tego, gdzie do nich dochodzi? Absolutnie tak. Tylko mm, nie przeciągajmy tych granic na drugą stronę, bo nie przesadzajmy w swojej wysokiej wrażliwości. Chrońmy ją, ona jest bardzo ważna. Ona jest y, twórcza, ona jest artystyczna. Ale to tak jak z tymi świadomymi y, kobietami, które walczą o sprawę, są takie, które zmieniają w Polsce prawo, zmieniają system, uświadamiają, edukują, a są takie, które krzyczą i nic z tego nie wynika. I gdzieś trzeba znaleźć ten środek, trzeba mówić o przemocy, absolutnie tak. Ale w tej chwili mm, pracuję z profesorem, który wykłada w krakowskiej szkole teatralnej. I to już jest paranoja, co się dzieje. Naprawdę to ilość y, niemożności, y, 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 która y, ma miejsce teraz w procesie edukacyjnym aktorów, jest paraliżująca. Już nic nie wolno. W sensie takich nie... blokad, które mają ci profesorowie? Tak. Mhm. Oni są już przerażeni. Oni są non-stop y, 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 uświadamiani, że niczego im nie wolno. Oczywiście, nie wolno manipulować i po to od 20 lat jestem wolontariuszką yy, Lastrady, żeby mówić o tym ludziom, że manipulacja jest najgorszym środkiem niszczenia człowieka, zwłaszcza manipulacja psychiczna. Ale bądźmy świadomi, nie dajmy do tego doprowadzić, ale nie roz, no, 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 walczmy z tym, tak, ale mm, nie przesadzajmy. Bo niektóre sytuacje m, uważam, że są y, absurdalne. Podawał jakieś przykłady, na przykład czego nie może robić albo jak się zachowywać. Czy... Tak, na przykład opowiadał o sytuacji, y, gdzie spóźnił się na egzamin z racji tego, że miał zajęcia i wszedł na egzamin, było już ciemno. I y, pani, która obsługiwała widownię, podeszła do niego i wskazała mu miejsce. A potem przerażona przyszła i przepraszała go, że go dotknęła, ale chciała mu pokazać miejsce, bo bała się, żeby nie miał do niej pretensji o ten dotyk. Bo teraz ten dotyk jest ciągle pokazywany, uświadamiany jako, jako dotyk, który może być zły. No coś się z tymi ludźmi dzieje. Już nie można nic powiedzieć, nie można, yy, nie można się zezłościć, bo natychmiast. Yy, Natychmiast jest atak. Ja mam wrażenie, że jest różnica pomiędzy wysoką wrażliwością a przewrażliwieniem. Kiedyś to razem nazywało się nadwrażliwość. A wysoka wrażliwość i przewrażliwienie to dwie zupełnie inne emocje. Mam wrażenie, że ludzie y, coraz więcej skupiają się na własnych emocjach, na sobie, na nieradzeniu sobie z rzeczywistością. A to jest bardzo ważny aspekt, na którym należałoby się skupić. W sensie, że oni powinni to sami przepracowywać najpierw. Na przykład. Ale mówisz teraz o młodszym pokoleniu aktorów, na przykład, z którymi masz zapewne do czynienia, czy, czy to jest refleksja natury ogólnej? Myślę, że młodzi aktorzy są coraz bardziej świadomi. I ta fala yy, osób, które postanowiły wyjść świat i opowiedzieć o swoich trudnych historiach, gdzieś już się. Yy, Uspokaja, bo co innego, jeżeli ja sobie z czymś nie radzę, jestem systematycznie gnębiony, gnębiona i muszę powiedzieć światu, żeby mi pomógł. Ale mm, wiem dobrze, że to jest bardzo trudna sprawa wyciągnąć do kogoś rękę po pomoc. A to jest różnica: kiedy wyciągasz rękę po pomoc, a kiedy opowiadasz swoje historie na poczet własnej kreacji. Okej. Okay ja chyba zrozumiałam, co masz na myśli. Mam nadzieję, że państwo także. Ale skoro padła tutaj nazwa Lastrada, to wracając do tego pytania o tą odpowiedzialność społeczną aktorów, o to, że aktorzy twoim zdaniem powinni być autorytetami, to właśnie, jak rozumiem, ta Lastrada w twoim życiu odgrywa taką, taką rolę, gdzie ty, gdzie ty się spełniasz społecznie, mówiąc głośno o problemie, wykorzystując swoją popularność, czyli twoim zdaniem aktorzy powinni Powinni brać na siebie tę odpowiedzialność za, za ważne inicjatywy społeczne, za ważne ruchy, zabierać głos w ważnych sprawach? Mm. Czy nie zawsze? To nie jest jeden worek, który nazywa się aktorzy. Mhm. To wszystko zależy od tego, co masz w sercu. Jeżeli masz w sobie potrzebę pomagania innym ludziom i masz to w środku, i to płynie bezpośrednio z ciebie, to tak. Rób to, jeżeli nie masz, to nie udawaj, że masz. Są różne sposoby pomagania. Człowiek z natury lubi czuć się potrzebny. Lubi pomagać. Nawet wręcz bym powiedziała, że więcej jest osób, które chcą pomagać niż te, które wyciągają rękę po pomoc. Bo te się przeważnie wstydzą albo wypierają, że jest ta pomoc im potrzebna. I Uważam, że chciałabym, żeby aktorzy zaczęli być postrzegani jako autorytety, ale ci aktorzy, którzy mają na swoim koncie role, które pozwalają im tymi autorytetami być, ponieważ oni, przygotowując sceniczną filmową, serialową tożsamość i wykonując ją dobrze, mają wiedzę na ten temat. Ponieważ przygotowywali się do stworzenia takiej tożsamości i dużo na ten temat wiedzą i mogliby podzielić się z ludźmi pewnymi historiami, których ucząc się roli dowiedzieli się, przygotowali i pod tym względem, jeżeli za tobą stoją role. To tak, idź w świat i mów. Jeżeli te role są. Bo no mówię, jedni świetnie grają prokurato, prokuratorów, inni świetnie grają komedierem romantyczne. Jeszcze inni mają dużo do powiedzenia, jako nie wiem, sędziowie, bo gdzieś jest taka szuflada aktorska, że ten kolor gdzieś no, nie, nie może być tak, że aktor jest w stanie zagrać wszystko. Oczywiście, wszyscy byśmy chcieli, żeby tak było. Ja też mówię, moim marzeniem jest pokazać, że mam różne kolory, ale z czasem wydaje mi się, że doszłam do takiego punktu, że warto skupić się nad tymi, które wiesz, że masz i je pogłębiać, i je poszerzać, i niech one w tobie dojrzewają. Nie bądź od wszystkiego, bo nie da się być od wszystkiego. I też po co? Ja gram. Tak w teatrze dramatycznym, jak y, romantycznym. I wiem, jaka to jest skala, jaka to jest przepaść i jak bolesne jest przejście z jednego do drugiego, bo to jest zupełnie inna szerokość, zupełnie inny, inna świadomość słowa i zupełnie inny przekaz. Tu zależy ci na tym, żeby rozbawić, a tutaj żeby zatrzymać, żeby. No, to też można łączyć, oczywiście, ale. Mm, no, no, chciałabym, żeby ja bym chciała, żeby zostali dopuszczeni. O, tak, dokładnie. Chciałabym, żeby w mediach społecznościowych zostali dopuszczeni, byli promowani aktorzy, którzy pracują po 40-50 lat w zawodzie i wiedzą wiele na ten temat i mają różne spostrzeżenia. I. Mi ich brakuje. Ja wiem, że młodzi mają cudowną i wspaniałą energię. Są zaraźliwi i też ta równowaga musi być. Ale mi strasznie brakuje, bo ja na przykład wychowywałam się na aktorach krakowskich, z racji tego, że spędzałam każde wakacje w Krakowie, mój tato jest krakusem, i słuchałam, jak czyta gosztyła. Chociaż akurat Gosztyła nie jest krakowskim aktorem, ale y, mój tato kochał Gosztyłę. W związku z tym ja słuchałam, jak czyta Mickiewicza. Ja się wychowałam na słowie y, Krzysia Gosztyły. Ja kochałam y, teatr polskiego radia. Ja chodziłam do Teatru Starego. Chodziłam do Teatru Słowackiego. Chodziłam w Szczecinie, gdzie się urodziłam, do teatru. Wszystkie y, sylwestry spędzaliśmy w teatrze. To była, y, to była dla mnie jakaś magia. Ci ludzie byli wyjątkowi. Wielu z nich już nie żyje, ale oni mieli coś takiego w sobie, że yy, ja siedziałam po prostu z otwartą buzią na widowni i byłam zachwycona, zachwycona. I chciałam później, chciałam i marzyłam o tym, żeby umieć tak zrobić, żeby ludzie też otworzyli na widowni tą buzię i ze wzruszenia, z tego takiego... Matko, ja myślałam, że to tylko ja tak mam, a tu nawet całe historie o tym powstają. Kiedyś mi tak powiedziała jedna pani w teatrze i to chyba był najpiękniejszy komplement, jaki dostałam. Nowe spojrzenie na tematy, którymi żyje Polska. Słuchasz podcastu wprost przeciwnie. No dobrze, ale ci sta starsi aktorzy, ci z. Czasami z 40-letnim doświadczeniem, jak sama powiedzieć, mam wrażenie, że oni, nawet jeżeli my, na przykład media, dziennikarze, chcielibyśmy sięgać po nich i z, robić z nich, w cudzysłowie, oczywiście te autorytety, oni są autorytetami, ale chodzi o to, że prosić ich o wypowiedzi w niezwykle ważnych y, tematach, to oni czasami stronią od tego. Za to oczywiście, że głośniejsi są ci, którzy mają setki tysięcy followersów na Instagramie i y, y, to ci ludzie się czy stają się jakimiś, może trochę pokracznymi autorytetami. W no każdym o, właśnie. razie dziękuję, każ... że użyłaś tego słowa. Przepraszam, ale... że go użyłam, bo wolałabym go nie używać, ale mam wrażenie czasami, że, że a propos tej spo, społecznej odpowiedzialności, o której przed chwilą, um, um, znaczy o której cały czas w zasadzie rozmawiamy, to, to czasami mam wrażenie, że to się kompletnie rozmywa, te autorytety się kompletnie rozmywają, jeżeli ktoś zabiera głos w praktycznie każdej społecznej sprawie. Dokładnie. I, i moim zdaniem to jest takie działanie przeciwskuteczne. Tak, bo jak jesteś wszędzie, to jesteś nigdzie. Tak, tak kiedyś ktoś mi doradził. Ania, jak jesteś wszędzie, to jesteś nigdzie. Skup się na pewnej grupie docelowej, na pewnych. Czy, czy pomagasz, nie wiem, y, 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 kochasz psy? Kochasz. Y, cudownie, kochasz koty? Cudownie, ale jeżeli dzisiaj kochasz koty, jutro kochasz psy, pojutrze pomagasz chorym na raka, a po pojutrze kobietom, które mają raka y, macicy, a pojutrze. Tak, to jest ważne. Bądź, bo ambasadorki pomagają sobie. Anna Dymna, która ma swoją cudowną fundację, też rozmawia ze mną i pomaga Lastradzie. Lastra Lastrada też konfrontuje się z Anią Dymną, wymieniamy myśli i poglądy, ale yy, no, bądźmy w jednej dziedzinie świadomi. A nie we wszystkich, bo nie można, y, nie można być autorytetem, jeżeli mówi się dzisiaj o raku szejki macicy, a jutro o tym, że ten krem jest wspaniały. No, nie uważasz, że to jest trochę absurdalne? No ja uważam, że to jest absurdalne, i jeszcze jeżeli oprócz tego, że, że, że te wspomniane przez nas postaci y, chcą być autorytetami w różnych dziedzinach i angażują się w różne ak akcje społeczne, równolegle angażując się w milion promocji, sponsorowanych postów y, i stają się takimi słupami reklamowymi, no to już w ogóle no jakby y, ten autorytet, od którego wyszłyśmy, no nie ma racji bytu, tak? Bo, nie bo jest dla tego mnie, to za jest dużo. Tak. Oczywiście są świadomi i tutaj nie mogę influencerów y, wszystkich wrzucić do jednego, jednego worka, bo to nieprawda. I tutaj bym wyrządziła im ogromną krzywdę, bo są naprawdę fantastyczne um, strony, gdzie właśnie są wąskie specjalizacje, i ja sama na nie zaglądam. Czy to jest Facebook, czy Instagram, nie wiem, które dotyczą y, y, szerzenia, nie wiem, praw człowieka, albo jakie są y, możliwości prawne nastolatka, albo y, jakie są, y, bo, bo mnie to ciekawi, bo na przykład. Dzisiaj uważam, że największym problemem jest to, że młodzież ma myśli autodestrukcyjne i ciągle boimy się o tym mówić. Ciągle to jest temat tabu, a ci ludzie naprawdę nie boją się nazwać, że mają depresję i chcą umrzeć, mimo że nie mają pojęcia o tym, co to jest depresja. Ale ich emocje, ich uczucia są w pewien sposób cały czas e, omijane. To są bardzo ważne historie: to, co się dzieje z, z kondycją psychiczną młodych ludzi, zwłaszcza po pandemii, gdzie przeżyli pewien rodzaj zamknięcia, nauczyli się być introwertyczni, konsultują się ze sobą poprzez telefon czy komputer, ale wolą zostać w domu, niż wyjść na zewnątrz i przeżyć życie. I znowu nie wrzucam wszystkich do jednej grupy, ale mm, no. Mm, to, to jest bardzo ważny temat, bardzo ważny aspekt, o którym warto i trzeba dzisiaj mówić w mediach, bo, bo widzę, jak ludzie po prostu mają słabą psychikę. I dlaczego tak się stało? Dlaczego pomimo tego, że mamy dostęp do wszystkiego. I ta świadomość rośnie, tak, że jesteśmy już w stanie nazywać nasze emocje, na pewno dużo lepiej niż, niż kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, a mimo wszystko. Jest Jaki gigantyczny jest... problem. Tak. Ja przepraszam taką dygresję. Ostatnio miałam takie spotkanie rodzinne i my trochę pół żartem, pół serio podsumowaliśmy to spotkanie mówiąc, że w zasadzie to było spotkanie o tym, kto z jakimi problemami natury psychicznej dzisiaj się mierzy, czyje dzieci mają jakie problemy, jakie leki przyjmują i do jakich specjalistów chodzą. I to jest taki obraz yy, przerażający, bo to się wydarzyło w ciągu dwóch tak. ostatnich lat, trzech może. I to jest coś, co totalnie daje do myślenia, bo oczywiście wszyscy o tym mówimy i przytaczamy te dane i statystyki dotyczące właśnie depresji czy problemów yy, psychicznych młodych ludzi, ale generalnie, jak człowiek, Człowiek uświadomi to sobie, w, że w najbliższym wystarczy rozejrzeć się wokół siebie i, i dostrzec to, jak poważny jest to problem. No ale to jest podstawa, z którą jest dzisiaj najtrudniej, bo tak jak powiedziałaś, cudownie, że no, o tym rozmawiacie, cudownie, że wymieniacie się informacjami, które dziecko jakie leki przyjmuje, tylko że leki. Są zaleczaniem problemu. Pewnie. Wiem to nie dlatego, że jestem mądralińską, tylko dlatego, że od 20 lat pracuję z ludźmi, którzy wymagają opieki psychiatrycznej. I jeżeli nie przejdziesz odpowiedniej terapii, to nie pójdziesz dalej. A terapia jest procesem gigantycznie trudnym, ponieważ raz w tygodniu, albo nie wiem, raz na dwa tygodnie, musisz opowiedzieć o sobie. To jest ciężka praca. Ja wiem, jak to jest trudne, bo pracuję z kobietami na strady. I sama też miałam w życiu taki moment, że potrzebowałam terapii. Nie wstydzę się o tym mówić. I pierwszym momentem, kiedy przyszłam do psychoterapeutki, była umiejętność wypowiedzenia zdania, które mówi o tym, co się we mnie dzieje. To jest strasznie trudne, żeby się skomunikować ze sobą, bo zaleczamy sprawę. Ale nie docieramy do sedna, bo uważamy, że weźmiemy leki, pojedziemy na wakacje, odpoczniemy, nie wiem, poczytamy: poczytaj książki, idź, zrób coś y, fizycznego, to wtedy wzmocni ci się głowa. Tak, to wszystko tak, ale gdzie ten czas na rozmowę? Rodzice, jak mają go, to jest cudownie jak mają czas na to, żeby pobyć z dzieckiem, poprzyglądać mu się, dać mu czas na to, żeby zaczęło mówić. Ale tej przestrzeni jest bardzo mało. I broń Boże, nie, nie, nie mówię tego jako wybitny rodzic, bo nim nie jestem, ale mówię to pod, pod względem tego, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, a ja rozmawiam z nimi naprawdę dużo. Wystarczy dać im przestrzeń na to, żeby mogli zacząć mówić. I mieć czas, żeby to zrobić. No dokładnie, no jakiś rodzaj akceptacji na to, żeby się zatrzymać. Kiedyś mój młodszy kolega powiedział, Ania: Wy obwiniacie nas o to, że nie poszliśmy na wybory. Ale jak ja odpalam Instagram i widzę, kraj. Y, wyspę, y, która pływa po oceanie, a jest wielkością jakiegoś kraju, a to jest Wyspa Śmieci. Z drugiej strony widzę umierających ludzi, z trzeciej strony widzę wojnę, z czwartej ja już nie wiem, za co mam się zabrać, ja już nie wiem, czym mam się zająć, ale te, ten telefon, ten komputer pokazuje nam wszystko. I jesteśmy, ja na przykład, jak spędzam parę godzin, na, żeby czegoś poszukać. No to przechodzę przez różne portale, tak bym powiedziała. I ja po tych dwóch godzinach mam wrażenie, że jestem przebodźcowana. Że wyskoczyło mi po drodze tyle dziwnych, absurdalnych rzeczy, że w ogóle nie mogłabym uwierzyć, że ktoś wpada na to, żeby to wrzucić w internet. No ale rozumiem, są też takie potrzeby. Ale to też o czym świadczy, że ludzie krzyczą. Zauważ mnie, patrz, zobacz jak Zobacz, jak, jakie mam fajne oko. Zobacz, jakie mam paznokcie. Zobacz. To ja, to ja widzisz mnie, to ja. Zauważ mnie, polub mnie. Dlaczego muszę krzyczeć przez internet? Bo dużo prościej jest komuś w domu kliknąć: o czat. Pach, serduszko, pach, serduszko, nie? A tutaj świadczy o jakiejś gigantycznej samotności. No, myślę, że samotność odgrywa kluczową rolę. Ja się ostatnio zastanawiałam nad tym. Dlaczego wrzucam zdjęcia mojej córki do sieci? I doszłam, myślę, może się usprawiedliwię w jakiś sposób, ale to a propos tej samotności. Doszłam do wniosku, że wrzucam je tam, opisując historie jej dotyczące, bo nie ma obok mnie osoby. Z którą mogłabym się tymi historiami tak bezpośrednio wieczorem podzielić. Czyli też paradoksalnie krzyczę, zauważcie mnie. Tak. Zobaczcie moje dziecko, które tak pięknie dzisiaj się rozwinęło w jakiejś dziedzinie. To jest straszne. Docencie mnie, tak, porozmawiajcie bo... ze mną o tym. Tak, dokładnie. Ale my zamiast doceniać, oceniamy. Tak. I to jest kolejna rzecz. Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz a propos tych, tych nagłówków czasami bijących po oczach i treści, które się pojawiają, które czytamy, na które trafiamy mimochodem. To mam wrażenie, że nam że bardzo wielu osobom, myślę, że nam wszystkim, czasami brakuje takiego krytycznego myślenia, umiejętności krytycznego myślenia, umiejętności odrzucania właśnie tego, co, co, co jest wartościowe, a co jednak jest jakimś takim bagnem, w którym nie należałoby się taplać, bo i po co? Szkoda życia. No ale y, możesz być krytyczny, jeżeli masz wiedzę. Jeżeli masz wiedzę, to możesz sobie pozwolić na żart. Na dystans, bo możesz zdystansować się do, do tego, czegoś. Tak. Więc zamiast wchłaniać wszystko powierzchownie, przelatywać przez tysiące informacji, wejdź w jeden kanał, który tak naprawdę ciebie interesuje. To tak jak idziesz do księgarni kupić sobie książkę. No nie wiesz jaką, no chyba, że wiesz. Uż... Wygooglowałaś i już wiesz, bo wszyscy mówią, wiesz, że trzeba to przyjąć. Tak, A ja kocham, naprawdę kocham wchodzić do księgarni i Czekać, aż książka do mnie przyjdzie. Kiedyś w Krakowie spotkałam taką starszą panią, która raz w tygodniu przyjeżdżała ze swoim wnuczkiem do księgarni, po to, żeby on wszedł i wybrał sobie książkę. Mhm. I ona siedziała przy stoliku, piła kawę i czekała, aż on sobie coś wybierze. A on mógł buszować. A on buszował mhm. i przychodził babciu to. I to było coś niesamowitego. No i znowu wracamy do tego czasu. I uwagi, którą należy poświęcać innym, jednak tym najbliższym nam to przede wszystkim. I żeby nie bać się ominąć pęd, nie pędzić, bo ja przyjeżdżając do Warszawy, przyłapałam się na tym, że byłam w Krakowie, dojrzewałam sobie tożsamościowo, zawodowo w Krakowie, gdzie był czas na to, żebyśmy Usiedli na rynku i wypili kawę, przegadali tekst z Krzysiem Globiszem, przygotowując się do wspólnej sceny. To było normalne. Nikt z tego powodu nie robił zamieszania. A potem przyjeżdżam do Warszawy, otwieram szóste piętro i mówię do Kuby Wojewódzkiego, z którym gram, chodźmy przegadać tekst. I on mówi, jak to przegadać tekst? No choć, bo to jest ping-pong, musimy to prze, 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 zgrać rytmicznie. On mówi, dobra, idziemy przegadywać tekst, a ja następnego dnia yy, widzę w internecie jakieś zdjęcia, które nam zrobili, opisali, podpisali, nie wiedzieli, co się dzieje, ale zobaczyli Kubę, więc po operacji zrobili tak. Tak, tak, i, połączono tak od razu kropki. tak. I potem następnego dnia ukazuje się artykuł Piękna i Pajac. Oczywiście to było 20 lat temu, nie Czy tam 12, więc. No, rozumiesz? I na podstawie i, i, idzie taka informacja w świat. A ja poszłam tylko przegadać tekst. I już jest jakiś news. Yy, nie powiem skąd. Mhm. Wszyscy wiemy skąd. No właśnie, I, i masz takie, ojej. I złapałam się właśnie, jeszcze z, wrócę, zamknę tą, tą opowieść, że złapałam się na tym, że przyjechałam do Warszawy, bo uważam, że to miasto. Jest absolutnie wyjątkowe. To jest miasto możliwości. To jest miasto, gdzie jeśli chcesz ym, rozwijać się, to masz wszystko dookoła, żeby ci w tym pomogło. Masz ludzi, masz przestrzenie, masz wiele różnych miejsc, gdzie możesz rozwijać swoją tożsamość, gdzie możesz dojrzewać. Kocham Warszawę, absolutnie kocham. Kocham też Kraków, ale w pewien sposób. Poczułam, że muszę z niego wyjechać, bo jak miałam 20 lat, to mi się wydawało, że jest mnie za dużo w sobie, że ja tracę czas, że gdzieś mnie nosi, i dlatego znalazłam się tutaj. A potem przyjechałam tutaj i okazało się, że. Wszyscy mi powiedzieli, o cześć, fajnie, że jesteś, biegniemy. Ja mówię, aha, dobra, biegniemy. A, a gdzie biegniemy? No nieważne, biegniemy, biegniemy, zobaczysz, do, dowiesz się w trakcie. Aha, dobra, no to biegnę. No i wiesz, biegnę, biegnę, i ja nie wiem, gdzie biegnę. Gdzieś biegnę, bo mi kazali biec, ale zjadam swój własny ogon. I mówię, kurde, stop, coś tu jest niehalo. Nie, nie. Ja idę swoją drogą. Najwyżej zrobię mniej. I. No ale aktorsko nie robisz mniej. Od tych biegnących wciąż. No nie robię, ale, ale też potrafię i cieszę się, bo właśnie myślę, że to jest jakiś, jakiś mój sukces. Że nauczyłam się mówić nie, że nauczyłam się, kiedy ktoś przychodzi, Anka, a mogłabyś zrobić to? Nie. A dlaczego? Przecież zawsze mogłaś. Ja wiem, no tak, ale ja już nie mam energii. W tej chwili. Ja się skupiam na tym, na tym i na tym, ale tylko to na chwilę. Ja mówię, nie, nie ma czegoś takiego jak na chwilę. To są trzy godziny. A ja mam spektakl wieczorem, rano muszę też coś przygotować, mam życie prywatne, no nie dam rady. Mogę ci pomóc w przyszłym tygodniu. A nie, to w przyszłym tygodniu to też, nie, też będzie za późno. Ja mówię, no to, to znaczy, że tak naprawdę nie potrzebujesz mojej pomocy. Następna refleksja. Ten czas trzeba umieć rozszerzać. To nie jest tak, że wszystko ma się zdarzyć tu i teraz. To nieprawda. Tak sobie myślę. <śled> To też trudna lekcja, żeby nauczyć się i dojść do tego momentu w życiu, żeby to zrozumieć, że... O czym, oczywiście, tym bardziej, hmm. jak się jest człowiekiem ambitnym, a niewątpliwie ty też nim jesteś, ja też jestem ambitnym człowiekiem i, i tak by się chciało dać radę ze wszystkim. Ale to zżera, to zżera i no wykańcza. Bo, to, bo no. to nie o to chodzi. Tak, dokładnie. Bo dawanie nie jest bezkosztowne. Oddawanie energii, atencji... Nie jest procesem, z którego bezpośrednio przechodzisz do kolejnych rzeczy. Musisz odreagować, musisz nazbierać energię z powrotem. Dajesz, bierzesz, dajesz, bierzesz. Taki zdrowy egoizm czasami. Tak. A zapominamy o sobie bardzo często. No bo mylimy egoizm z egocentryzmem. Ego I znowu no to jest właśnie to, że dlaczego tak się dzieje? Bo nam się wydaje, że to jest egoizm, a to jest egocentryzm. A to krzywdzi, a to buduje. Okay. No to prawda, to myślę, że zostawiamy do przemyślenia wszystkim Państwu. A ja bym chciała jeszcze sięgnąć po słowa aktorki Magdaleny Lamparskiej, która powiedziała ostatnio w wywiadzie, że kino się zmienia, producenci widzą, że kobiety wybierają, co się ogląda, czują więc coraz częściej, że kobieca perspektywa w kinie jest ważna. I zastanawiam się, czy ty też widzisz jakąś taką jakościową zmianę, jeżeli chodzi o tę kobiecą perspektywę? Zawsze tak było. Przecież do teatru to kobiety zabierają mężów. To one wybierają z repertuaru. Do kina wszystkie moje koleżanki jeżdżą po festiwalach filmowych i nie aktorki, bo uwielbiają to. Kobiety zawsze chciały wiedzieć, bo to jest. Mm, Jakaś domena, Ni, broń Boże, nie chciałabym teraz zdegradować mężczyzn, bo mężczyźni też tylko mężczyźni mają swoje sprawy, potrafią jakoś bardziej się tymi swoimi sprawami zająć i często są wyciągani przez kobiety, chodź ze mną na ten film. No, no nie chcę, a tu miałem coś fajnego do zrobienia, ale chodź, bo ja wyczytałam, że będzie ci się podobał. No dobra, ale mi się podobał i potem dzwoni do kumpla i mówi: "Słuchaj, zabrałem żonę na taki świetny film." No więc to tak jak kiedyś babcie dawały takie rady. Nie? Takie, takie rady babci to, to polegały na tym, że jeśli chcesz pokazać albo wyegzekwować coś od mężczyzny, to zrób to tak, żeby on myślał, że to on na to wpadł. No tak, okej. Ale ja nie uważam, że czasy się zmieniły. Kobiety zawsze śledziły. No ja pamiętam, Albo ja, albo ja przebywam wokół takich kobiet yy, świadomych, które chodziły do teatru, które chodziły do opery, które chodziły na wystawy, które no, ym, potrzebowały wypełniać yy, ducha. U nas tak było. Pomimo tego, że rodzice pracowali, moja mama uwielbiała chodzić na wystawy. Yy, Tato zawsze zabierał mnie i siostrę do teatru, dbał o to, żebyśmy, żebyśmy chciały wiedzieć, żebyśmy dotykały tej przestrzeni kultury wysokiej. Bo przebywanie w kulturze wysokiej powoduje, że czujesz się ładniejszym człowiekiem od środka. A jak jesteś w środku ładnym człowiekiem, no to jesteś, jesteś też nim na zewnątrz mi się wydaje. Czyli twoim zdaniem to nie jest tak, że teraz kobiety muszą jakoś tak zacząć, nie wiem, krzyczeć i akcentować to, że w końcu ich, e, e, ich perspektywa jest zauważana przez twórców na przykład? Ja uważam, że kobiety w ogóle nie powinny krzyczeć. No chyba, że naprawdę się zdenerwują, to wtedy mają do tego prawo, bo kobiecy krzyk ma miażdżącą siłę. Więc nie nadużywajmy tego, tak uważam, bo ja też jestem jak kula gradowa i czasami potrafię krzyknąć, kiedy moje emocje już Wychodzą mi uszami. A rzucasz talerzami? Już nie, ale były takie momenty, oczywiście, że tak. I no, też między innymi dlatego chyba znalazłam swoją przestrzeń w aktorstwie, że myślę, że na pewnym etapie w życiu byłam histeryczką, bo nie umiałam sobie z tymi emocjami poradzić. Było we mnie ich za dużo, nie umiałam ich uporządkować. I teraz w procesach. Często doprowadzam się do tych stanów, tylko kiedyś one mi wychodziły naturalnie. To jest najgorsze, że doceniają cię, jak jesteś młodym aktorem, za to, że naturalnie wyłażą z ciebie emocje. A potem musisz nauczyć się je wyprowadzać, a jednocześnie kontrolować. Bo nie możesz być emocjonalna wszędzie. No bo to też odstrasza ludzi, bo jesteś wtedy niebezpieczna. Y nieprzewidywalna. Nieprzewidywalna, tak? tak. Męcząca, bym powiedziała, tak. I. Ja uważam, że kobiety zawsze były świadome. Widzisz, ja pracuję z kobietami, które zmieniają prawo w Polsce. Irena Dawid Olczyk, Joanna Garnier, założycielki Fundacji La strada ratują ludzkie życia, uświadamiają ludzi, edukują ludzi, ludzi bo to jest ważny aspekt. Edukacja, edukacja szkolą, y, uczą zauważać zagrożenie. Jak postępować, co zrobić? Szkolą y, Straż Graniczną, policję. Przygotowują do tego, jak poradzić sobie w y, trudnych y, sytuacjach, gdzie człowiek może być poszkodowany lub pokrzywdzony, jak zareagować. Robią to 25 lat. I jak dzwonię do Ireny i mówię: Irena, słuchaj, mam tu taki problem, jak mam, za, za, jak mam się zachować. A Irena mówi, poczekaj, poczekaj, ale jaki to jest problem? To, to, a co się dzieje? A kto jest obok? A jaka jest sytuacja? Dobra, poczekaj, daj mi trzy godziny, za chwilę do ciebie wrócę. Mówię, nie, nie trzy, ja teraz muszę zadziałać. Nie, Aniu, bo ja muszę znaleźć trzy rozwiązania i podać tobie najlepsze. Ale to jest tak, że. Bo mówisz teraz o jakiej sytuacji, że ty czasem interweniujesz? Bezpośrednio po prostu pomagasz komuś, ktoś się do ciebie, nie wiem, zgłasza z jakimś takim. Problemem. Czasami ktoś chce ze mną porozmawiać na jakiś temat. Mhm. I ja muszę się przygotować. Muszę skorzystać z wiedzy. Bardzo uwielbiam korzystać z wiedzy i doświadczenia, jeśli chodzi o prawa ludzkie, o wykorzystywanie człowieka, o manipulowanie człowieka. Do mnie na mediach społecznościowych piszą ludzie, to są utajone wiadomości, które dostaję tylko ja. Ja nie chcę, żeby to widzieli wszyscy. Ja chcę, żeby ta osoba zwróciła się do mnie bezpośrednio. I ja z nimi rozmawiam, ja się z nimi kontaktuję. Hmm. I czasami mam jakiś problem, który chciałabym rozwiązać. Jaką drogę wybrać na początek? Gdzie od czego zaczynamy? I wtedy dzwonię do Ireny. Ona mówi: Dobra, dobra, ale poczekaj, ale, jaka? ale takie pytanie jeszcze zadaj, a jeszcze takie pytanie zadaj, a jeszcze takie zadaj. To nas naprowadzi, co dalej? I ona uczy mnie patrzenia. Na człowieka z innej strony, bo ja jestem przyzwyczajona jako aktorka, że buduję od środka, od własnej wrażliwości, od, wła od własnej wysokiej wrażliwości. A ona mówi: a zobacz, a gdzie ta osoba jest? A ile ma lat? A czy ma rodziców? A czy ma chłopaka? A czy ta relacja jest dobra? A czy ona czuje się dobrze tu czy tu? A co lubi? Zapytaj ją. Taki research. Uczy mnie robić takiego, dowiedz się o człowieku, zanim mu pomożesz. To nie jest tak, że wyjdź ze swoją opinią. Dowiedz się o nim jak najwięcej. Nowe spojrzenie na tematy, którymi żyje Polska. Słuchasz podcastu Wprost Przeciwnie. Jak odreagowujesz, to niesie nie pomocy Masz jakiegoś superwizora? No bo z, mam wrażenie, że m, przyjmowanie tych historii, tych wysyłanych ci historii w mediach społecznościowych na przykład, yy, no to też może być obciążające. Mam teraz... Taką e, osobę w Lastradzie, którą, e, która przyjechała z Sierra Leone. Trzy siostry adopcyjne przyjechały do Polski. I dwie jeszcze są niepełnoletnie, trzecia jest pełnoletnia. Dwa lata temu okazało się, że ma wybitny talent wokalny. Jest niezwykła. Jest po prostu niezwykła. Już byłyśmy na etapie wyszukiwania jakichś castingów dla niej, i nagle okazało się, że ta dziewczyna zaczęła mieć mikrowylewy. Została skierowana do lekarza, dostała skierowanie na operację. Półtora dnia przed operacją dostała udaru. Operacja się odbyła. W międzyczasie osiągnęła pełnoletność. Wyszła z prawie no, z kilkumiesięcznego procesu. Nawet nie wyszła. Ten proces trwa nadal. Ona nadal potrzebuje pomocy. I wraca do śpiewania. Na Facebooku moim i jest o tym informacja. My możemy jej pomóc dalej, leczyć ją, żeby w końcu... Moim marzeniem jest, żeby dla Państwa zaśpiewała, bo, bo jest absolutnie niewiarygodnym talentem. Ale, żeby to się stało, nie mogę powiedzieć więcej, bo jest osobą chronioną w pewien sposób, więc nie chcę z tego robić sensacji, ale wiem, że mogę podać taką informację. Młoda y, piosenkarka z Sierra Leone. Dąży do tego, żeby spełnić swoje marzenia. A po drodze przytrafiła jej się choroba, więc musimy jej pomóc. Musimy ją wesprzeć w działaniu. I ja znam historię, ale jak słyszę, jak ona śpiewa, to ja wiem, że to wszystko ma siłę i to wszystko jest po coś. I ona bardzo tego pragnie. Ona nie umie. Ona mówi po polsku, bo już się nauczyła, ale ona nie, nie potrafi opowiedzieć o swoich emocjach. Ale potrafi zaśpiewać. I jak śpiewa, to wszyscy wiedzą o co chodzi. No dobrze. A gdzie jest w takim razie to twoje, ta tw twoja możliwość odreagowania, czy, czy zmniejszenia tego ciężaru, który mimo wszystko na tobie spoczywa, kiedy te kolejne hi historie do ciebie trafiają? Bo nie wierzę, że nie, że to tak, chyba że, że z nich czerpiesz siłę do kolejnych działań. Jest to... coś takiego, że to wciąga, że to zaraża. <słuch> Ja myślę, że na pewno wpływ na to, że nie zdecydowałam się zostać matką, spowodował, że mam więcej przestrzeni do tego, żeby spędzić czas z ludźmi. No bo nie mam tego systemu na co dzień zajęcia się dzieckiem, więc ta, ten, ta, ta, ten rodzaj odpowiedzialności buduję w sobie w tej przestrzeni. Nie mam własnych dzieci, ale pomagam innym ludziom i to mi daje poczucie spełnienia. To mnie dopełnia. Ja wtedy czuję, że ja, ja wtedy też czuję się spełniona, jeżeli razem nam się coś uda. Jeżeli ja widzę, że ktoś poszedł dalej, że coś się udało. Jak odreagowuję? No, najchętniej wracam do domu i wtedy w ciszy, albo jeszcze w wielkich emocjach e, mam szansę przegadać to z moim mężem i. Usłyszeć siebie jeszcze raz po tym wszystkim, co się wydarzyło, co przeżyłam. On też, jako bardzo no, świadomy człowiek, który zrobił gigantyczny program, gdzie rozmawiał z więźniami na całym świecie, ten program nazywał się CELA, jest też człowiekiem, który, którego interesuje drugi człowiek. On też chce wiedzieć jego to też fascynuje. Więc razem możemy kombinować. Podpowiada mi, a jakbyś teraz to zrobiła, a co dalej, jakbyście zrobiły to, a może to. Jego to też interesuje, więc to jest fantastyczne, że mam się z kim tym podzielić. Czyli to może on jest takim superwajzorem domowym? On na pewno jest superwajzorem i nie tylko domowym, o tym wiemy wszyscy. No dobrze, to, to skoro już o mężu masz czasem wrażenie, że jesteś zakładniczką swojego życia prywatnego, w, w tym wymiarze to znaczy, że. No, że medialna burza przytoczyła się, kiedy, kiedy na jaw wyszła informacja o, o, o waszym związku czy o waszym ślubie. I potem ten temat był powielokroć wałkowany i w zasadzie cały czas jest nawet ostatnie wywiady. No, wiem, że headlinowane były te wątki z nich, które dotyczyły twojego męża. No, no właśnie, więc stąd się pytam o to, czy, czy czujesz się zakładniczką czasami. Te, tej prywatności. Wiesz, to jest tak, na początku się bardzo na to denerwowałam, że Pracuje ponad dwadzieścia lat. A najważniejsze jest to, że zrobią nam zdjęcie z moim mężem albo że ja powiem o nim dwa słowa, bo mnie ktoś zapyta, bo na początku nie mówiłam, ale jak nie mówiłam, to dopisywano mi historię, że to jest jakaś tajemnicza historia, a Anna nie chce mówić, więc tam na pewno jest coś, czego Drugie nie jedna. wiemy, a tak, a na pewno się dowiemy. Więc jak powiem dwa słowa w skali 40-minutowego wywiadu, który udzielam na temat nowego projektu, to później wchodzę wchodzę na internet wpisując hasło Anna Cieślak i widzę zdjęcie z moim mężem i akurat te trzy słowa, na podstawie których jest cała historia. Um. A czy ja mogę powiedzieć, kto jest twoim mężem? Bo na przykład, gdyby ktoś nie wiedział... No, moim mężem jest Edward Miszczak, tak, no to nie jest... To, 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 myślę, <grym> ja że wiem, że to, to nie jest, nie jest tajemnica, nie. ale no dobrze. No ale zaraz... tak, 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 ale wiesz co, no, ja rozumiem, że to może być sensacja. Ale fascynujące jest to, że historia zna takie przypadki powielokroć. Nie przecieracie żadnych szlaków. Tak naprawdę, czy my, czy my tak naprawdę jesteśmy sensacją? Tak naprawdę, jakby prześledzić, yy, nie wiem, historię. Jest bardzo dużo takich par. Yy, ja yy, uczę się oswajać ten temat medialnie, ale nie chcę, żeby mój mąż. Yy, Przysłużył się do tego, że więcej będzie o mnie w mediach. To cudownie, bo ja, ja jestem z niego bardzo. Znaczy, to głupie, że jestem z niego bardzo dumna. Ja jestem dumna, że mam takiego męża, bo uważam, że to jest wielki, mały, wielki człowiek, który kocha ludzi, który buduje ludzi. Kiedyś jechaliśmy samochodem z Warszawy do Krakowa, więc czasu mieliśmy dużo. Na rozmowę telefony nagle przestały dzwonić, bo zawsze dzwonią, ale jakaś, jakaś była dziura zasięgowa, może nie wiem. I zadałam mu pytanie: Edward, powiedz mi, co jest najważniejsze w Twoim fachu? I on odpowiedział mi: budzić ludzi do działania. I myślę, że no, nie, nie, nic więcej nie dodam no, wszystko mówi za siebie. To jest y, cudowne widzieć jak mieć przy sobie, mieć u swojego boku człowieka, który kocha budować, który kocha ludzi, który kocha budować zespoły. I mówię kocha, bo to oczywiście jak potem o mnie piszą, to robię tak jakbym robiła mu laurkę, ale ja widzę jak ci ludzie go kochają, ile, y, ile mu zawdzięczają. I jednocześnie, jak, jak on kocha ich, jak przejmuje się każdą historią, każdym, każdą trudną chwilą. Kocha gwiazdy, buduje gwiazdy. Cudownie. Kołczuje je wielokrotnie. I pod tym względem tak, użyję, nie boję się robić mu laurki, bo mi to imponuje. Więc, jeżeli ktoś mnie pyta, jak mi się żyje z Edwardem, to mówię: To jest piękne, że to mam okazję się temu przyglądać, że mogę się tego uczyć. A z drugiej strony cieszę się, że mogę z nim przegadać, bo on też oswaja moje emocje, uczy mnie. To jest cudowne, nie wstydzę się tego, bo uważam, że jestem już kobietą świadomą, podejmującą własne decyzje, mającą własne zdanie, wielokrotnie postrzeganą jako taką trochę samotnicę, trochę. Y, y, fajterkę i nagle pojawia się człowiek, z którego rad uwielbiam, którego, którego chcę słuchać, do którego przychodzę po pomoc i on jest. No to życzę wszystkim takiej relacji po prostu. To ja też życzę wszystkim takiej relacji. <laughs> Sobie może też. <laughs> życzę Ci. <laughs> Dziękuję życzę bardzo. Ci Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to była Anna Cieślak aktorka. Mam nadzieję, że rozmowa Wam się podobała. Co prawda, mało było o rolach, ale tak to już u mnie czasem jest. Że... Role są w teatrze, jak, jak Państwo. Yy... i w telewizji, Ta. i w serwisach streamingowych też. Dokładnie. Jak, jak, jak chcecie zobaczyć, no to zapraszam serdecznie. Zapraszam na trzeci sezon Szadzi. Zapraszam do teatru polskiego, do teatru kwadrat i do teatru szóste piętro. Na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie i zrobię wszystko, żebyście poczuli się dobrze. Tyle. Super. To, to na koniec, żeby tak nie było całkiem poważnie, jeszcze zapytam o może taką serialową albo filmową rekomendację. Coś, co, coś, w czym nie grałaś, być może jakaś zagraniczna produkcja, ale coś, co ostatnio zrobiło na tobie duże wrażenie. No ja kocham Downtown Abbey. Po prostu kocham. Tam się wszystko zgadza. To jest dobre, to jest Piękne, to jest szlachetne, to jest sarkastyczne, to jest ironiczne, to jest mądre. Kocham historię Downtown Abbey, także bardzo Państwa do tego <laughs> namawiam. Wczoraj obejrzałam właśnie film, który, który w tym roku się ukazał. No tak, no, ja takie, takie rzeczy, takie kino, takie historie. Okay. Gdzie, pole... są, gdzie są ludzie, gdzie są grupy, gdzie jest brygada, gdzie wszyscy do czegoś zmierzamy, pomagamy, wkurzamy się. Y... Fantastyczne postaci, fantastyczny scenariusz. To ja nie, oglądałam nie tylko serial, przyznam szczerze, filmu nie, ale są dwa filmy. W dwa ogóle. filmy, okej, okay, tak. dobrze, to bardzo mam polecam. Dobra. Tak. To już wiem, co będę robić w weekend. Bardzo polecam. Także zaraz po premierze Wprost Przeciwnie, która jak zwykle w sobotę o godzinie 9 na wprost.pl i w serwisach streamingowych sięgam po rekomendowane przez moją gościnę mm, filmy. E, pięknie dziękuję jeszcze raz ja i również. do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. A ja Państwa zachęcam oczywiście do wysłuchania kolejnego odcinka, sięgania po te, które były nagrane wcześniej i oczywiście po te, które już w najbliższej przyszłości ukażą się na wprost i na przykład w Spotify. Możecie oceniać, komentować. Zapraszam, zachęcam do tego. Do usłyszenia. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.